Cześć, cześć, witajcie na kanale Gra na Kompa, ja jestem Pabelus, to jest kolejny odcinek Farmbass. No i proszę Państwa, tak się zastanawiam, o co tutaj się rozchodzi, bo jakoś tak, kurde, dziwnie, myślałem, że w Gdańsku będę kontynuował, a tu mnie tepnęło do Warszawy i chyba będę musiał tutaj coś zadziałać w tym aspekcie, żeby się z powrotem w Gdańsku znaleźć, bo chciałbym stamtąd kontynuować jakby no, tę naszą rozgrywkę i no i mam nadzieję, że mi się to uda. Rozpocznij grę jak najbardziej, niech i tak będzie. Kariera, no i teraz co? My odkryliśmy sobie Gdańsk, tak? I mogę z Gdańska w takim razie zacząć, więc weźmy z Gdańska traskę. Numer to będzie, powiedzmy, a niech będzie 01, numer trasy. I teraz ogarniamy, bo Gdańsk już odkryliśmy, to ogarniamy sobie z Gdańska. Myślę, że do Olsztyna można byłoby, z uwagi na fakt, że tu jeszcze nie byliśmy. To jest jeszcze nieodkryte, a ja planuję odkryć tutaj te wszystkie miejscowości, jakie są, czyli tam jeszcze Lublin, Rzeszów, mamy Kraków, Katowice, Częstochowa, Wrocław mamy, co tutaj jeszcze... Poznań jest i Szczecin, Koszalin, no tego typu będziemy tutaj, traski mamy. Ale dzisiaj Olsztyn, 208 km, trasa numer 1 powiedzmy, tak? I niech tak będzie, nie wiem co się zadziało z moją trasą 6-9 z Warszawy do Gdańska, ale trudno. Dalej. Tryb zręcznościowy z uwagi na pada, jeżeli chodzi o kwestie daty, godziny, to niech to będzie z komputera. Pogoda, no jakaś taka niech będzie i proszę uprzejmie. Można nawet sobie tym manikiem pocisnąć. Jechaliśmy już manikiem tym innym, tym takim dalekobieżnym, że tak powiem, a teraz taki bardziej taki miejski, z uwagi, że ta trasa nie jest zbyt daleka, więc chyba nie musimy tutaj się za bardzo tym martwić. No dobra, ale no to taki malutki Man Lions Intercity, ale musimy oczywiście... Main ticket? Niech będzie. Musimy posprawdzać to wszystko. Ciao. Sehr freundlich. Tak. Fahren Sie in meine Richtung? No właśnie. Niestety, ja już tutaj, proszę Państwa, próbowałem te dźwięki jakoś tak zbalansować, zdozować. Straszny jest szum, jeżeli chodzi o miasto, o otoczenie. Czy to już wszyscy? Odpraw pasażera. Jeszcze nie. Dobra. I ja proponuję jeszcze wejść na chwilkę do tych dźwięków. Weźmy to otoczenie już może na 15. Zróbmy dialogi troszeczkę głośniej. Pojazd może w ten sposób, bo chcielibyśmy chyba pojazd słyszeć, prawda? I jak to będzie teraz? No, myślę, że będzie dobrze. Kufry zamkniemy. No i gitara. Dobra. No i tutaj się drzwi zamykają jak się ruszy, więc... No i dobra. Jadymy. Jadymy, szanowni państwo. Navigo działa. No i powiem tak, no tutaj było jakieś tam marudzenie odnośnie tych ścinek i tak dalej. Niestety produkty od TML Studio to już przyzwyczaiły mnie przynajmniej, ale i państwa do tego, że
oni jednak tam mają problem z optymalizacją. Co po niektórzy śmiali. No i jak kurwa nie widzi, że autobus wyjeżdża, to to już jest twój problem, nie mój. Niektórzy śmiali twierdzić też, że to wina mojego komputera. No to powiem szczerze, gratuluję inteligencji, bo jeżeli na takim sprzęcie to jest wina sprzętu, że ten tytuł chodzi jak chodzi, to najwyraźniej ktoś chyba ma blade pojęcie o sprzęcie. Ale dobra, tam ciul z tym. My jadymy. I tu chyba w lewo trzeba będzie skręcić, coś mi się wydaje, ale tak. To ktoś by mnie przygrzał, ale nic nie było. Że kolizja czy coś. No dobrze. My będziemy musieli skręcić tutaj na lewiznę. Skrzyżowanie, przynajmniej w teorii, jest bezkolizyjne. Proszę nie bawić się telefonami. O kurwa mać. To... I nie tylko ja mam problem z kierowaniem, no ale to jak no tak, no, ale to ja mówiłem, że jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję tutaj w tych tytułach, to od zawsze tutaj był problem. Pasy też wymalowane tak, jakby nie wiem, ktoś kurwa ostro popił. No i tam, co po niektórzy z Państwa twierdzą, że Euro Truck Simulator drugi, no zdecydowanie pod kątem graficznym jest lepszy, ale gdyby SCS Software w końcu zrobiło grę odnośnie autobusów, i ja nie mówię o modach, bo zaraz mi wyskoczycie z modami, że można modować Euro Trucka i mieć autobusy, tak ja wiem, sam to robiłem, ale ja mówię o tym, co kiedyś SCS Software twierdził, że wyda taką grę z autobusami właśnie dalekobieżnymi, to gdyby tak się stało, ja bym się nie wahał. Natomiast jeżeli już cokolwiek porównujecie, to porównujcie kategoriami w miarę możliwości, bo jeżeli symulator autobusu porównujecie do symulatora ciężarówki, no to pamiętajcie o tym, że ktoś może nie lubić ciągników siodłowych z naczepami, ale lubi autobusy, tak? To już była moja wina. Znam kierowców taksówek. O ty kurwa, ty pipo, zasrana ty. Jak ci się nie podoba, to proszę wziąć taksówkę do Olsztyna. Także wiecie, no jeżeli już porównywać, no to kategoriami, bo ja dla przykładu bardzo lubię autobusy dalekobieżne, tak zwane autokary. Dobra, już walić to, skręcamy. Oj, to przed radiowozem. Widać, tu holandyjska policja, to im się nie chce. Oni są słabo opłacani. Dobra, niby 190 km do Olsztyna nam zostało. Zobaczymy, jak nam po to pójdzie. W Gdańsku się nie popisałem. Przynajmniej na razie. Boże, co to się tu dzieje? No i dobra, jadymy.
No na padziku jako tako leci. Ale chyba w Gdańsku nie pada, bo to tak... Trzeba by sprawdzić realną pogodę w Gdańsku, na ile to zostało odzwierciedlone, bo jak tam do Warszawy mnie rzuciło, to padało, a w rzeczywistości no też pada w Warszawie dzisiaj. Więc tu się akurat pokryło, natomiast jak to wygląda w przypadku Gdańska, no to jestem bardzo ciekawy. Się tak zdrowo rozpędziłem. To 50 km nam zostało do Olsztyna. Także dzisiaj, szanowni państwo, kierunek Mazury. Zobaczymy, jak tam zostało to zrobione. No ale generalnie no to wszystko jest takie, można powiedzieć, umowne. To nie jest jakieś dołożenie starań do tego, żeby odzwierciedlić tutaj te rzeczy. I powiem wam szczerze, jest to dla mnie, kurwa, skandal. Naprawdę, bo już jak robi się coś, to naprawdę można byłoby chociaż liznąć, może nie tyle przyjechać, co liznąć jakieś informacji odnośnie, kuźwa, zdjęć satelitarnych, jak co wygląda. A to jest z dupy postawienie jakichś obiektów, które mają imitować choćby Dworzec Zachodni w Warszawie. I nikt się tam nie za bardzo nie postarał o to, żeby cokolwiek było zrobionego. Zrobili, kuźwa, DLC, wypchnęli to i my mamy się cieszyć, bo mamy Polandię, kurwa. Naprawdę? To już właśnie SCS Software do Eurotracka to w podstawowej wersji to ładniej odzwierciedlił to wszystko. No i plus jeszcze ta optymalizacja. No to jest skandal. No ale z drugiej strony, no to jednak autobusy dalekobieżne, więc kurde no. Ty. No dobrze, 129 km. Trzeba tak delikatnie tymi gałkami odpada machać, bo jak tak się dłużej przytrzyma, no to już tak. Można się znaleźć gdzieś na tych barierkach.
No myślałem, że te pojazdy na prawym pasie to wyprzedza, a tu cholera wzniesienie i mi zwolnił ten autobusik. No ale teraz się udało. Ziemię tu! No to nie była moja wina. No ale to co, ja niby chuligan? Ale mi pad wibruje, kuźwa, on chyba tam ciągnie z nami. Tak. Aś się doczepił, ty. Spierdalaj, kurwa! Nie spychaj mnie, chuju! Policja! No ale to ja jadę swoim pasem, kuźwa! Ty pajaki, ty! O, jaka wredna menda, patrz, no. Co za... Dajcie spokój, no. Kurwa, podróba ta hela się na mnie uwzięła, no. Mało, że na mnie wjechał ciul. To jeszcze wszyscy pasażerowie na mnie. Ale nie odpuściłem. Taki zawzięty pabellusek jest. 80 kilometrów, proszę państwa. Ciekawe, co się jeszcze dzisiaj wydarzy. Proszę wyłączyć dźwięki telefonów. Proszę wyciszyć te telefony. Proszę nie przeszkadzać kierowcy w trakcie jazdy. No. Tak się nie robi. O, czekajcie. Oj, ty panie. No, mówiłem... Boże, i niedzielny, ale dzisiaj jest wtorek. Cicho. Będzie zaraz kuźwa wysadzę. Ja tutaj jestem kierowcą. Ja tu się rozbiję. No dobrze, niby jest siódemka, tak? No niech i tak będzie. Ale zabawa fajna. Trzeba przyznać. Czyli reasumując, pierwszy kurs na padzie poszedł mi zdecydowanie o wiele, wiele lepiej niż ten drugi. Ale cóż począć, no. Odrobina atrakcji pasażerom też wyjdzie na zdrowie, bo oni się tu nudzą. To jest taka, można powiedzieć, animacja. Takie zajęcia dodatkowe. Z koncentracji. Taki, można powiedzieć, takie połączenie z survivalem nieco. Przeżyjesz, nie przeżyjesz. A poza tym oni nie wiedzieli, że ze mną się nie wsiada, kiedy ja za kółkiem jestem. Bo...
różnie się to może skończyć właśnie. No ale nam tymczasem zostało, proszę Państwa, 40 km do celu. To ograniczenie niby do 90. Lepiej się tam nie rozpędzać. To chyba nie jest jeszcze Olsztyn, nie? A może, nie wiem, może jest. Dobra, 17 km do dworca, ale proszę Państwa, ktoś kto mieszka w Olsztynie, oceniajcie, słuchajcie, oceniajcie, jak to tutaj zostało odzwierciedlone. Jedź kurwa. Bo jeżeli mowa o Olsztynie, to tutaj to ja kompletnie nie jestem w stanie się wypowiedzieć. Natomiast ktoś z Państwa, jeżeli mieszka, to może, nie? Ma więcej do powiedzenia w tym aspekcie, więc się wypowiadajcie, żeby mieć wiedzę. Chodzi o budynki, chodzi o układ ulic, jakiś gabinet stomatologiczny, ktoś to rozpoznaje? Kogoś tam kaleczyli? Coś mi się wydaje, że chyba trzeba będzie, kurczę, znowu pomyśleć o zakupie kierownicy. Tylko teraz, co jest takiego dobrego na rynku? Czy dalej G29 rządzi, czy teraz coś innego? Jak to tam wygląda, proszę Państwa? Ja już dawno nie miałem do czynienia tutaj z kierownicami, więc nie jestem w stanie powiedzieć.
Tablice by się zgadzały. Ciekawe. Czcionka się jedynie nie zgadza. Dobra, już mamy drogowskaz, który mówi, gdzie jest dworzec. No i co on tam? Ja pierdziule ty. Ale to ja jestem niedzielnym kierowcą, kurwa. Tutaj człowiek delikatnie ten hamulec naciśnie i on już praktycznie zatrzymuje koła. Już blokuje. Jak się tam czujecie, gamonia? O, teraz nasza kolej. No i dobra. Gdzie my mamy ten nasz? A, tutaj jest, dobra. Odblokowałeś, o już ten. No i gitarka, słuchajcie. I dojechaliśmy do Olsztyna. Bardzo dobrze. No te są fajne. A ja takim badziewiem. No to też na olsztyńskich tablicach. No dobra, dojechaliśmy do Olsztyna, szanowni państwo, także ja się z tego tytułu bardzo cieszę. Nawet prawie bez wypadków. No i co? No i ja państwu bardzo serdecznie dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zostawcie łapki w górę, zostawcie suby. Sekcja komentarzy oczywiście jak zawsze należy do was. Trzymajcie się i do zobaczenia. Pa, pa.